Siemanko, ja jestem Atomet, zapraszam Was na kolejny materiał z Cattle and Crops. Słuchajcie, w piątek wyszła aktualizacja 0.2.2.0. Wprowadziła dosyć ciekawe funkcjonalności, no i cztery maszyny, które w sumie widzicie tutaj. Jest to rura, która się podłącza za przystawkę do sieczkarni, którą następnie się przestawia tutaj do traktora z przodu, żeby wiadomo to, co skosi sieczkarnia, czy tam sieczka, czy przystawka do sieczki, przeszło tą rurą i przerzuciło nam to na tył, czyli do przyczepy, która też jest nowością w tej aktualizacji. Jest to przyczepa marki takiej, nie będę wam czytał tutaj z szacunku do was, nie chcę tutaj nazwy przekręcić, także macie na załączonym obrazku nazwę tej przyczepy oraz model. No i doszła również kolejna przystawka do sieczkarni. Poprzednio mieliśmy dostęp do Orbisa 900, a teraz dostaliśmy Orbisa 750. No i ta przystawka jest właśnie bezpośrednio przyczepiana do tej rury, a następnie ta rura jest przyczepiana do traktora. Także jeżeli chodzi o maszyny, to właściwie tyle z tej aktualizacji. Słuchajcie, bez zbędnego ciągania przejdę sobie może do ciągnika. Tutaj w ogóle w tym ciągniku jest dziwnie kamera jakoś ustawiona. O, ta kierownica jest taka duża się wydaje dosyć. Ale spoko, spoko. Tak będę tutaj operował z kamery zewnętrznej. Dlatego, że no, chciałbym jednak wam pokazać, jak tutaj wszystko wygląda. Dlatego na sam początek może sobie przyłączę wszystkie tutaj maszyny, tak jak powinny być. Co ciekawe, tutaj od maszyny, właśnie od tej maszyny do traktora powinien iść wał napędzający, natomiast w momencie, kiedy go podczepiamy pod traktor, no to znika, tak? Nie wiem, czemu tak jest, ale spoko. Tak. Tutaj oczywiście na tył przyczepa. Może sobie odzniknę chuda, wjadę na drogę, ustawię GPS-a, tak żeby pracownik mi już tam jechał na pole. No a wam troszkę poopowiadam o funkcjonalnościach, które doszły w tej aktualizacji. Okej, mianowicie, słuchajcie. Jak zapewne możecie zauważyć, na prędkościomierzu i obrotomierzu w sumie też, czyli w dolnym prawym rogu, mamy pokazane w końcu realne spalanie oraz zbiornik paliwa. To nie są wartości z dupy, tylko no, to są faktyczne wartości, które jakoś tam działają, tak, w grze. Może nam się skończyć paliwo, musimy tankować w końcu. No i wiadomo, im ciężej tutaj pracujemy, im mocniej operujemy gazem, to tym większe to spalanie będzie. Spalanie jest pokazane w galonach na godzinę. Nie mogę znaleźć żadnych innych jakichś tam wartości, czyli tam powiedzmy litry na godzinę, czy tam litry na 100 km. Tego w opcjach w ogóle nie ma. To jest trochę dziwne, bo w sumie troszkę mi brakuje jednak. Jesteśmy w Polsce. W Polsce używamy jednostek kilogramów, a nie galonów, czy tam litrów. Także no, jednak to by było dla mnie wygodniejsze, ale spoko, spoko. W ATS-ie używamy galonów, także w katlu raczej to nie powinno sprawiać problemów. Kolejną fajną rzeczą jest to, że maszyny w końcu potrafią się brudzić oraz możemy je też umyć. To wam pokażę na koniec materiału, gdyż na pewno jak zaraz zacznę pracę na polu, no to z pewnością nam tutaj maszyny się ubrudzą. Kolejną taką rzeczą, która fajnie, że jest, fajnie, że poprawiła realistykę, chociaż kurczę, jeżeli chodzi o gameplayowo, tak mi się średnio to podoba. To jest wprowadzona w końcu fizyka jazdy po polach, jak jakichś takich obłoconych, tak? Wiem, że to mówię strasznie prostym językiem, ale no, ja nie jestem rolnikiem, ja się nie znam na tym. Ja tylko robię filmy z gry, tak? Także miejcie to na uwadze. Tak czy inaczej, możemy się w tej chwili zakopać, jeżeli pole, na które wjedziemy, jest mokre, jest tam chwilę po deszczu. Są na nim kałuże, no to możemy się zakopać. To zakopanie śmiesznie trochę wygląda, po prostu stajemy w miejscu i koła zaczynają buksować. Też żadnego takiego efektu, jakiegoś błota pryskającego nie ma, także o, jest bo jest. Fajnie, że jest, chociaż jeszcze to pewnie zostanie dopracowane.
I na tym polu niestety jest pewien błąd odnośnie tego. Także zacznę może tutaj pracę na tym polu od lewej strony. I tego ostatniego paska z prawej strony, dokładnie o tym mówię, tutaj ten skrawek raczej nie będę go kosił. Dlatego, że właśnie tu jest zbagowana gleba i po wjeździe w ten fragment, no to po prostu się zapadamy i no... Nic nie daje rady tutaj ujechać, nie? Dobrze, X-em sobie oczywiście rozkładamy maszynę. To jest właściwie sieczkarnia oraz tą rurę. Już zaczynało coś sypać. Chociaż nie wiem za bardzo co, bo jeszcze nie zacząłem pracować. Teraz uruchomiłem, V opuszczamy. A tempomacik na T, no i możemy jechać powoli. Mam nadzieję, że tutaj nic się złego nie stanie. Sprawa też wygląda tak, że... ta przyczepka ma tylko 18 tysięcy litrów. Także... nie wiem, czy zdążę to pole całe skosić przed zapełnieniem jej, bo już, jak widzicie, mam prawie 1000 litrów. No, dosyć szybko to idzie, a co ciekawe, nie pryskałem tego pola, to jest zasiane po prostu i tyle, nie? W temacie. Ale skończymy kosić to pole. Pokażę wam, jak wygląda tankowanie oraz mycie maszyn. No i myślę, że będę kończył. Bo tak naprawdę nic więcej póki co w tej aktualizacji nie ma do zaoferowania, także... także to by było na wszystko. Powiem wam tak. Generalnie teraz mam 6 klatę, chociaż czasem się zdarzają jakieś małe ścinki, nie? To i tak jest dobrze, bo gdy kiedyś pracowałem na polu, to gra potrafiła spadać z FPS-ami o 10-15, także... i tak jest w tej chwili lepiej. Przypuszczalnie tak wy to widzicie gorzej, bo zauważyłem, że OBS strasznie nie lubi tej gry. I nawet jak tutaj mam 60 klatek, no to materiał nagrany jest w... nie wiem, ciężko powiedzieć na oko. Tam na pewno nie ma 60, załóżmy jest te 45 około klatek, nie? Także to troszkę jednak odbija się na jakości. Ja to spróbuję jeszcze wyrenderować w 60 klatkach. I myślę, że to może coś tam pomoże. W ogóle włączymy sobie HUD-a. Bo powiem wam, że bez interfejsu ta gra wygląda świetnie. Przy okazji wyłączyłem sobie motion blur. Dlatego, że zauważyłem, że on kurczę nie działa tak jak powinien. Niby koła fajnie się wszystko rozmazuje podczas ruchu. Tylko, że czasem pewne elementy interfejsu i samej gry też potrafią się rozmazać. Co jest dla mnie troszkę niezrozumiałe, bo nie mają prawa. Ale no tak to wygląda. No, a my w międzyczasie sobie tutaj ładnie sieczkujemy kukurydzę. Śmiesznie to wygląda trochę, bo sama sieczkarnia... znaczy sama sieczkarnia, czemu ja cały czas na to mówię sieczkarnia? To jest przystawka do sieczkarni tak naprawdę. Jest tak troszkę mocno w górze, nie? Nie wiem, czy tak powinno być. Tutaj widzę, że te ściernisko jest troszkę niżej niż sama przystawka. No to nie wiem, z 10 cm załóżmy. Także to jeszcze powinno być troszkę bardziej obniżone i opóźnione. Jak sobie przeglądałem, ten changelog dużo zmian w sumie nie ma. Jest tam coś też, jakaś wzmianka, że możemy używać pracowników do jakiejś czynności. Przyznam się wam szczerze, że nie testowałem tego. Przypuszczalnie chodzi właśnie o to zbieranie kukurydzy, które teraz ja robię. Ale szczerze mówiąc, ja pracowników używałem w tej grze do wszystkiego, także troszkę jak sobie pokoszę, to raczej nic mi się nie stanie. A powiem wam, że jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące tutaj generalnie te wszystkie prace, które mamy do dyspozycji. No to już widzę, że jest... Pierwsza tutaj, kurczę, mini problem, bo jest dosyć wysokie obniżenie terenu, wysokie, po prostu duży nasyp jest, który blokuje mi tutaj tą całą przystawkę i tak średniowo mogę zawracać, ale dałem sobie radę. Też widzę, że kurczę, coś z tym zbieraniem jest nie tak, bo omijaki jakieś się robią. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, to jest w sumie tylko test. Tutaj jakoś za bardzo kariery nie mam zamiaru zaczynać. Że sobie włączę interfejs, no jeszcze
10 tysięcy litrów już zostało, także przy odrobinie szczęścia może się uda zebrać nawet całe pole. A i w ogóle... Ha, kurczę, taka ciekawostka, bo w poprzedniej przyczepie, takiej trzyosiowej, która właśnie też służyła do zbierania sieczki, ta animacja właśnie tej całej kupy sieczki, która jest w przyczepie, była taka dosyć, kurczę, brzydka i takim Minecraftem trochę zajeżdżało. A tutaj widzę, że już jest to w miarę takie płynne i dosyć fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie, fajnie, podoba mi się. No widać, że coś tam poprawiają, nie? Już nawet możemy zauważyć, że ciągnik się ubrudził. Nie wiem, czy to będzie widać na tym... O, lag był. Jakimś takim bitrate'cie drewnianym na YouTubie, ale... Myślę, że widać tutaj ten brud cały. O, także spoko. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, jestem tylko ciekawy, kiedy wprowadzą... No, jednak więcej maszyn, tak? Żeby... Coś tam gameplayowe było więcej do zaoferowania, bo... Tak naprawdę teraz gra w Katla wygląda tak, że wchodzimy, patrzymy sobie, jakie są zmiany, testujemy godzinkę, dwie, może trzy. No i zostawiamy grę w samej sobie, tak? Nie interesujemy się więcej już nią do czasu kolejnej aktualizacji. Jednak kontentu jest troszkę mało. Wiadomo, że to jest wczesny dostęp, nawet jest tutaj ładnie na ekranie nam wyświetlone, że to jest wczesny dostęp, wersja tam 0.2. Także jeszcze no, daleka droga do pełnej wersji. Aczkolwiek wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że ta gra nigdy z wczesnego dostępu nie wyjdzie. To jest taka przypadłość early accessów, że jak już jakaś gra w to wdepnie, no to naprawdę jest niewielka szansa, że uda się wyjść z tego. No i z Katlem przypuszczenie będzie tak samo, to będzie wieczny, wczesny dostęp na Steamie. Za 5, za 10 lat nadal będzie wczesny dostęp, także no nie należy tutaj patrzeć pod tym kątem, że kiedy się doczekamy pewnej wersji. Patrząc na to, że zmiany w patchach są malutkie, no a same patche wychodzą co parę miesięcy, także będzie dobrze, jak przez najbliższy rok dostaniemy ten cały grass update, czyli pracę z trawą, jakieś tam kosiarki, pewnie będą jakieś przyczepy samozbierające, może jakaś prasa do robienia kostek z trawy. Czas pokaże, chociaż mówię wam, nie napalajcie się zbytnio na tą grę, bo jeszcze wiele wody z rzek, kurczę, ubędzie, zanim się doczekamy tutaj jakichś konkretów. Faktem, co oferuje nam w tej chwili, no to jest moim zdaniem dosyć dużo. Pod tym względem, że może content sam w sobie nie jest jakoś specjalnie bogaty, natomiast troszkę jednak... no po prostu fajnie to działa, tak, to wszystko. Błędy są, wiadomo, ale naprawdę gra wydaje się być dużo bardziej poważna niż cukierkowy, no w sumie wiadomo, robiony pod dzieci farming. A tutaj gra troszkę taka mi się poważniejsza wydaje. Poza tym, no sama już grafika, tak, tutaj. Grafika jest bardzo surowa, ale moim zdaniem właśnie przez to jest troszkę ładniejsza i realniejsza. Już takim, kurczę, kolorowym farmingu, jakbym jakiegoś RPGa japońskiego włączył, bo mniej więcej taka sama grafika jest. No. I to będzie chyba ostatni pasek, który zrobię. Znaczy, jest tak, że w to miejsce, które teraz widzicie, które nie ma kukurydzy, lepiej nie wjeżdżać, bo to się skończy źle. Także może zrobię ten pasek, zawrócę, tutaj spróbuję jakoś przekosić tak, żeby... No, wiadomo, zrobić jak najwięcej, ale już widzę, że dupa. Dupa, bo się zagadałem, a mamy przyczepę pełną. Także... Cóż, no, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o zbieranie, już tutaj raczej nie będę wracać, no bo jakoś za bardzo nie widzę sensu. Ale możemy sobie wyjechać z pola. Wyjechać z pola, a właściwie tutaj wyjedziemy, tak żeby troszkę realniej było na drogę od razu. Przejdziemy sobie do gospodarstwa. Odłączę oczywiście tą całą przystawkę, którą mamy z przodu. Wyrzucę to, co mam wyrzucić z przyczepy. Do silosu. No i... Sorry. No i pokażę wam funkcjonalność właśnie mycia maszyn oraz tankowania. Tutaj widzicie, że troszkę paliwa jednak mi zeszło. No chyba 2 albo 3 galony, no może nawet więcej przez tą chwilę, co pracowałem. A teraz mam... Ogólnie w opcjach jest taka fajna rzecz, że możemy sobie zaznaczyć ptaszkiem, czy jak wciskamy W, żeby jechać do przodu, to
czy po prostu ma traktor całą moc jakby przekazywać na tą prędkość, nie? Ja to by sobie odznaczyłem. Jest teraz tak, że jak trzymam W, no to załóżmy tam traktor przyspiesza tam w 50%, jak przytrzymam Shifta, to dodaje się taki kurczę turbo odpierniczacz. Teraz jak możecie zobaczyć, mam W utrzymane, tak, i traktor normalnie jedzie. Naciskam Shifta. Oczywiście wchodzi traktor na wyższe obroty, no i przyspiesza dużo mocniej. Tak samo spalanie też jest troszkę większe, bo w tej chwili spalanie wynosi 13,2 galona na godzinę. Jak puszczę Shifta, no to wynosi 11,6 galona, także jednak 2 galony, co by nie było, zaoszczędzamy. Od nawet do 10 spada. Dobra, tutaj jest wjazd na gospodarstwo, z tego co pamiętam. Tak. Tylko ja sobie może Shifta przytrzymałem, bo tutaj może pod górkę mieć troszkę ciężej. A tak chciałem pochwalić grę właśnie za optymalizację, a się zaczynałem jakieś ściny. A nie wiem w sumie czego to jest zależne. Aczkolwiek gra sama w sobie no, nadal trzyma te 60 klatek, także mam nadzieję, że w OBS to jako tako przechwyci, kurczę, żeby to było widać, te 60 klatek. O, tutaj pod górkę ma troszkę ciężko. Pomimo tego, że w sumie górka ma jakieś 5 stopni może. Spoko. Okej, dobra, także odczepimy sobie. Też pokażę wam taki trik na odczepianie maszyn. Jeżeli mamy na przykład podczepiony pod tył jakiś siewnik z przystawką, to możemy w prosty sposób odczepić i to nie trzeba osobno. Mianowicie, już wam pokazuję, czekajcie, 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 tylko sobie gdzieś tutaj zaparkuję. O! A tutaj mamy taki panel, tak? I zaznaczamy sobie to, co chcemy. Na przykład w tym momencie możemy sobie odczepić lakoteka. Myk. I się odłączył bezpośrednio z przystawką do kukurydzy. Jeżeli byśmy wcisnęli tam chyba Q, żeby odczepić, no to po prostu odczepi się sama przystawka, tak? A żeby odczepić tą rurę, będziemy musieli odjechać troszkę do tyłu, no i po tym, jak już odjedziemy tamte parę metrów, to byśmy musieli wcisnąć znowu Q, a tak odczepiamy od razu wszystko bez problemu. Okej, dobra, ja sobie zjadę może na ten środkowy silos, dlatego, że tutaj już widzę, coś mam i chciałbym sobie to zostawić. Nie wiem, po co mi to jest, ale sobie zostawię. Dobra, i wciskamy to. Start. Okej, dobra, sypie się. Animacja? No, animacja jest, no i tyle można powiedzieć. Troszkę kolor się nie zgadza, ale spoko. Okej, także pozbyliśmy się tutaj sprzętu. Czy właściwie to tego, co przed chwilą zebrałem. I należy teraz zatankować maszynę. Oraz oczywiście ją umyć. Wow, tutaj takie ściny się zaczynają robić, że... Wow, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takich ścin. Dobra. Także tutaj mamy zbiornik, tutaj sobie tankujemy. Podjeżdżamy oczywiście. O, pojawił nam się tutaj panel z stacją. Ociskamy oczywiście diesel. No i start, tak? No i teraz nam dotankuje nam te brakujące litry czy galony. I mamy full teraz zbiornika. Podjeżdżamy tutaj, pod myjkę. Tutaj jest myjka, jakby ktoś nie widział, taka żółta. Myk. I mamy waszen! Ja! Schnella! Czyścimy. No i niestety czyszczenie wygląda tak, że po prostu pomału, pomału nam z maszyn usuwa się brud, no i w sumie to tyle. Dobra, także możemy sobie zgasić silnik. Wyjść. No i słuchajcie, to by było właściwie na tyle z aktualizacji do Cattle Crops. Mam nadzieję, że przypada wam do gustu taka forma właśnie pokazywania aktualizacji, że aż tak mocno się nie motam, nie plączę i tak dalej. No i zapraszam was oczywiście na kolejne materiały z Cattle, jak już wyjdą jakieś aktualizacje. Także na razie, cześć i hejos. Elo.